No, także już odebrał klucze tej babie, Ewie z Grecji, no bo to Hosekura von Lipski rzuciła z okna bezczelnie, myśląc, że ma jakieś prawa już do tego mieszkania, bo zaczęła działać. Niestety, Podwyższyła wiek za emerytalny oszustwa, dla kobiet za i mężczyzn kłamstwa na nie przyszłość. masz, To jest Hosekura von wypracowana wedle Lipski, dialogu wszystkich społecznego. kluczy Pytamy i się, musisz czy rząd czekać, PiS aż ja wypracował przyjdę. wspólne stanowisko, no i jak wyglądają prace w tej właśnie podkomisji. Naszym gościem jest pani poseł, pani profesor Józefa Hrynkiewicz. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani profesor, proszę o informację dla nas, jak te sprawy tego projektu się mają. Projekt prezydencki przesłany do Sejmu jest projektem, który budzi Ja przetrwam. kontrowersje także My na sobie poziomie damy radę. społecznego, a także Ze wśród wszystkim damy pracowników radę. dialogu, szczególnie właśnie Policji się pracodawców, przecież nie będziemy ale też bać. związki zawodowe A mają policjant swoje mówi, propozycje, że które składają. Wydaje mi się, kurczaczek biorąc Prawo i może tu Sprawiedliwość, Sejm bywać. zastanowił Może bywać. się, że I on ma nie tyle lat, należy że on dotrzymywać sobie da tego, jak radę. podczas kampanii wyborczej Kurczaczek. obiecaliśmy i podczas przyjmowania wydłużonego wieku emerytalnego wskazywaliśmy na wiele wad tego rozwiązania. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowane jest przyjąć tę ustawę w takiej formie i w takim zakresie, jak przedstawił pan prezydent, a to, co dotyczy wieku emerytalnego, a więc 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Nie oznacza to oczywiście, że ludzie, którzy skończyli 60 lat, a mają dobre zdrowie, mają pracę, mogą pracować, chcą pracować, ich sytuacja rodzinna jest dobra, ta pozwala im na pracę, będą pracować po prostu. Nikt im tego nie będzie zabierał. Druga sprawa, to musimy pamiętać także, że wiele osób, a teraz przechodzić będą w stan właśnie spoczynku w wiek emerytalny 60 lat i więcej, osoby, które urodziły się no 60 lat temu, więc były to lata 50, lata już przełom lat 50 i 60. I tutaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że wiele z tych osób nie dożywa w zdrowiu 60 czy 60, jeśli chodzi o mężczyzn, 65 lat. Więc gdybyśmy nawet nałożyli ten obowiązek pracy, tak jak nałożyła ustawa z 2012 roku, i pracy do 67 roku życia, ci ludzie by nie pracowali, ponieważ oni tracą zdrowie i tracą zdolność do pracy znacznie wcześniej. Druga sprawa to jest staż pracy. Ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu ze związków zawodowych, które wymagają od kobiet 35-letniego stażu pracy. Otóż osiągnięcie 35 lat stażu pracy, który związany jest z opłacaniem składek do 60 roku życia, jest prawie niemożliwe dla kobiet, które, no zdarza się przecież każdemu, że choruje, czy urodziły dziecko, prawda, wtedy, kiedy nie płaci się składek na ubezpieczenie społeczne. I to jest po prostu niezwykle trudne. Podobnie dotyczy to mężczyzn. Osiągnięcie tego stażu 40-letniego. A tutaj ja słyszę, że mówi się, no ktoś, kto ciężko pracował, to jeśli ma osiągnąć ten staż 35 lat, 40 lat bez dnia zwolnienia z pracy, to jest bez dnia bezrobocia, to jest prawie niemożliwe po prostu. To musiałby mieć, nie wiem, żelazne zdrowie i pracować w dobrych warunkach. Jest jeszcze jedna okoliczność, której w ogóle nie bierze się pod uwagę. Otóż podczas transformacji, wtedy kiedy prywatyzowano przedsiębiorstwa, czy przekształcano je w spółki Skarbu Państwa, zniszczono dokumenty kadrowo-płacowe dla ponad 11 milionów osób, które będą przechodzić na emeryturę. Te osoby muszą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedstawić słynny druk RP7, w którym będzie dokładnie wyliczone, ile pracował lat, ile pracował dni, tygodni, miesięcy itd. Otóż ponad 11 milionów ludzi nie ma takich dokumentów, bo stało się z nimi to, co się stało. Mianowicie zakład, który stał się spółką Skarbu Państwa, przekazywał to do prywatnego przechowawcy, a prywatny przechowawca
wrzucił to gdzieś w worku do jakiegoś wynajętej stodoły, kurnika czy innego magazynu i w ogóle nie dbał o to, w jakim stanie są. Nie były one ani segregowane i bardzo wiele tych dokumentów po prostu zniknęło. Przed ponad już nieco rok temu na komisji administracji, w której byłam, problem ten przedstawił, na czym pan profesor Stępniak, naczelny dyrektor archiwów państwowych. Jest to problem nierozwiązany i nikt o tym nawet słuchać nie chce. Jedna z gazet napisała emerytura z archiwum X, a potem wszyscy zapomnieli, że to jest niezwykłej wagi problem. Stąd dzisiaj, wtedy, kiedy bardzo wiele osób nie będzie miało tych dokumentów, domaganie się od dokumentowania tych 35 czy 40 lat opłacanych składów, to to możliwe jest w stosunku do mnie, bo ja całe życie pracuję na uniwersytecie i te dokumenty są zachowane, czy do kogoś, kto pracuje w urzędzie. Natomiast w stosunku do osób, które pracowały w różnych zakładach, których to zakładów już dawno nie ma, nie zachowały tych dokumentów, bo nikt im o tym nie powiedział, jest po prostu niemożliwe. I dlatego bardzo trudno będzie się porozumieć w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie właśnie stażu pracy. Tutaj trzeba po prostu tę sprawę rozważyć, jeśli chodzi o możliwości udokumentowania. A te możliwości dla bardzo wiele osób zgłasza się dzisiaj do mnie w tych sprawach, będzie bardzo trudno. Trzecia sprawa, która musi być wzięta pod uwagę i musi być rozważona, a o tym w ogóle nie ma mowy, to jest problem funkcji emerytury i wysokości emerytury. My musimy sobie przypomnieć, że emerytura jest zastępczym w stosunku do wynagrodzenia dochodem. Wynagrodzeniem, kiedy człowiek po wielu latach pracy nie może już pracować z powodu wieku, często już wieku i zaawansowanego. W związku z tym ta emerytura musi wystarczyć choćby na najskromniejsze utrzymanie, to znaczy na utrzymanie mieszkania, na wyżywienie, na ubranie, na leki. To jest taka minimalna emerytura. Dzisiaj te emerytury najniższe i niskie nie wystarczają na takie utrzymanie. My także musimy to rozważyć i ten problem też musi być rozważany, ale nie w ten sposób, że wylicza się i publikuje się jakieś po prostu wykresy, że jak będziesz dłużej pracował, to dostaniesz niebotyczną zupełnie kwotę. Wykresy. Maciej Głogowski przedstawia wykresy. Takiej zależności i nie ma takich możliwości. Trzeba dzisiaj rozmawiać o wysokości emerytury, która będzie wysokością realną, prawdziwą, a jednocześnie nie będzie zmuszała tego człowieka do tego, żeby wyciągał po prostu rękę do pomocy społecznej. Następna sprawa, która musi być rozważona, to jest kwestia taka mianowicie, że im dłużej człowiek przebywa na emeryturze, tym jej wartość w stosunku do wynagrodzenia, od którego była wyliczona, spada. I to także jest bardzo ważne. A tymczasem potrzeby, koszty utrzymania osoby w zaawansowanym wieku istotnie rosną. I ten problem też przy okazji musi być rozwiązany. No bo są takie tłuste baby, które mówią, że jest ślepa na jedno oko, a widzi, że ma niedowład, że nawet jak się do niej dotkniesz, to ona może wezwać nie policję, tylko te pogotowie i że jest strasznie skrzywdzona. Kto? No tak robią żebraczki. Tak robią żebraczki. Chodzi taka jedna w brązie, gruba, krakowskie przedmieście Nowy Świat, pójdzie pod Sejm, wystawi receptę starą, jak to Danusia mi opisywała, i dostała 20 zł od jednej babki, od drugiej też, trzeciej, czwartej, no bo te babki z Sejmu myślą, że ta jest w potrzebie wielkiej. Szerzej zacznie korzystać z opinii ekspertów i nie takich osób, które to są oszustki, które wycyganiają, tak jak von Lipski. Von Lipski. Ona jest kuta na cztery fajerki, Janek Maciej Witek mówił, i jej nienawidził, a potem lubił, a potem to, a potem, bo zawsze czymś zagada, inteligentna, ona sama mówi, żeby tu wejść, to musi mieć jakieś papierosy, to musi mieć jakieś coś, żeby przekupić Janka Macieja Witka, a oszukać. I one muszą dawać to, no Janek Witek lubił się tak dawać, oszukać i dlatego zmarł na zawał serca.
A że miał schizofrenię, a że mu potwory ze ściany wychodziły, a że w sny też wierzył, no to właśnie ona tutaj mamiła, mega oszustka wszechczasów, Makryna Mieczysławska, żeby dotarła do papieża, żeby mogła dotrzeć do papieża, proszę państwa. Oto ona, Makryna Mieczysławska. Musiała się też nagimnastykować. Nazywała się Winczowa. Proszę bardzo, oto ona, Makryna Mieczysławska, nazywała się Winczowa, a potem stała się Makryną Mieczysławską. I tu pewien człowiek, uczony, filolog, historyk, doszedł do tego, że to nie jest Makryna Mieczysławska, tylko Winczowa. Że to nie jest Makryna Mieczysławska, tylko Hosekura von Lipski. Ona po prostu jakoś tak robi błąd, bo... Wczoraj ją zapraszam do galerii. Stara galeria fotografii. Nie, ona jest tego. Powodów tysiące. Wymówek zresztą nie musi, ja tylko daję propozycję. Ale to jest papierek lakmusowy, po czym widać, po którym widać, że jeżeli babsztyl nie interesuje się kulturą, to czym? Oszustwami. No. Makryna Mieczysławska. Proszę bardzo. Radio Tok FM Eurokoncita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Obudź się Polsko ma. Nadaje Radio Maria. Czas Polski w Polsce o 12 w nocy. Jakie mamy korzyści? Bardzo dużo jest korzyści. Chodzi o prawdziwe informacje, żeby nie kłamać. Bo jak się kłamie tak jeszcze bezczelnie, bo to człowiek jak nie ma serca, nie ma Pana Boga, bo to bardzo dużo tych bab, to one idą po miseczkę ryżu, jak u murzynów dosłownie. A tam poklepie, potrepie, tymi ustami porusza, udaje, że się modli, ona wcale się tam do nikogo nie modli, do niczego. Radio Conchita. Także widzicie Państwo, nie jeden sąd dał się oszukać, i te pieniądze wycyganiały takie baby tłuste na ubezpieczenie. Usiadła Hosekura von Lipski, mówi, założyła nogę na nogę. To pani problem, musi pani mi tę plombę zrobić. Proszę pójść po tę osobę, która jest odpowiedzialna za to. I nie wyszła z gabinetu. Baba tupet, baba tupet. Inna jakaś skromna, to by choć miała takie prawa, to by tego tak nie zrobiła. A tu baba tupet, baba dziad, bezczelna. Określa on m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy instytucji państwowych w tym zakresie. Przepisy zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ministra koordynatora służb specjalnych. Projektodawcy chcą, by ustawa obowiązywała od 1 czerwca. Poseł PiSu Dominik Tarczyński ocenia, że ustawa antyterrorystyczna jest Polsce bardzo potrzebna. Nie możemy dopuścić do tego, aby na ulicach Warszawy działy się takie rzeczy, jakie działy się w Paryżu czy w Belgii. Proszę pamiętać o tym, że te duże wydarzenia, które są przed nami, czyli Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO, wymagają tego, aby służby ze sobą współpracowały. Proszę pamiętać, ostatnio na Radzie Europy podjęliśmy rezolucję o tym, że trzeba zwiększyć kompetencje służb oraz współpracy w krajach członkowskich. Belgia sama wnioskowała o to, żeby takie rozwiązania przyjąć, ponieważ zapisano w tekście rezolucji, że powodem tego, co się wydarzyło w Belgii, był brak ustawodawstwa, więc my chcemy i zabezpieczyć Polaków przed ewentualnym zagrożeniem. Komitet Stały Rady Ministrów zajmował się projektem dwa razy i w dużej części przeredagował go pod względem legislacyjnym i językowym, a także wprowadził zmiany merytoryczne względem pierwotnego przedłożenia. Posłowie na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa zajmą się dziś rządowym projektem ustawy o efektywności energetycznej. Jego celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii i strat podczas jej przesyłania. Projekt ma pozwolić na pełne wdrożenie unijnej dyrektywy z 2012 roku, zgodnie z którą państwa członkowskie muszą osiągnąć do 2020 roku określony poziom oszczędności energii. Szef Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, poseł PiSu Marek Suski, mówi, że projekt jest niezbędny. Dokument rozstrzyga szereg problemów, które nie były rozwiązywane przez lata. On wychodzi z projektem ustawy, który powinien być już dawno procedowany, ale niestety poprzednia ekipa kilka ważnych projektów ze względu również na nasze zobowiązania wobec Unii Europejskiej trzymała w
szufladzie i my teraz musimy nadrabiać czas. No to jest ważne ze względów ekonomicznych, ze względu właśnie podniesienia efektywności energetycznej. No ale też jest to ustawa, która daje pewne możliwości zarządcom, ale też nakłada pewne obowiązki, chociażby badania zużycia energii. Także będzie bardzo ciekawa dyskusja i praca. W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia zapisów unijnej dyrektywy. Miała ona być wdrożona do 5 czerwca 2014 roku. Kluczowym inwestycjom kolejowym w Polsce grożą opóźnienia, a nawet utrata miliardów z funduszy Unii Europejskiej. Może do tego dojść, jeżeli rząd i PKP ze sprzedaną przed wyborami luksemburskiemu funduszowi PKP Energetyką nie porozumieją się w sprawie prac kolejowych. A wartość inwestycji do 2023 roku sięgnie nawet 67,5 miliarda złotych. Polska może część tych środków utracić, o sprawie poinformował nasz dziennik. Problemy w rozmowach zaczęły się po prywatyzacji PKP Energetyki. Spółka odpowiada za budowę czy remont sieci trakcyjnej oraz innych urządzeń energetycznych przy torach. PiS od początku przestrzegało przed negatywnym wpływem skandalicznej prywatyzacji przez rząd PO-PSL, monopolisty na rynku obsługi przewoźników kolejowych, mówi poseł Jerzy Polaczek, były minister infrastruktury. Po pierwsze wprowadza do całego procesu inwestycyjnego zewnętrzny podmiot, który może mieć tutaj inne preferencje inwestycyjne niż rząd i minister transportu, co jest w tym przypadku absurdem i też kolejnym skandalem, a po drugie opóźnia to sam proces uzgodnień wszystkich niezbędnych aspektów technicznych, w tym tych, które dotyczą przecież uzgodnień energetycznych. I po trzecie, sytuacja, w której mamy stan faktyczny na dzisiaj, jakim jest zarządzanie przez spółkę PKP Energetyka tym rynkiem kolejowym poprzez sprzedaż energii, ono powoduje sytuację taką, w której spółka PKP Energetyka jest również tym elementem całego ciągu zapóźnień, jakie miały miejsce w ubiegłych latach. Innym problemem rządu związanym ze spółką jest sprawa uznania PKP Energetyki za zarządcę infrastruktury kolejowej ze względu na dostawy prądu. Chce tego Ministerstwo Infrastruktury, bo w przeciwnej sytuacji, jeśli spółka podlegałaby tylko prawu energetycznemu, mogłaby naliczać przewoźnikom różne narzuty taryfowe. Nadzieje na poprawę sytuacji dają przekształcenia strukturalne, które trwają w samej PKP Energetyce. Ma powstać nowa spółka, Energetyka Kolejowa Spółka z o.o. Jest śledztwo w sprawie protestu feministek w kościele świętej Anny w Warszawie, do którego doszło na początku kwietnia, informuje nasz dziennik. Dochodzenie jest prowadzone w sprawie złośliwego przeszkadzania w dniu 3 kwietnia. Tak, złośliwe przeszkadzanie. Przez nieustaloną grupę osób. Tak jak ta Ewa z Grecji. Panie, idź, babo, idź. Sprawa dotyczy wznoszenia okrzyków podczas odczytywania listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski w trakcie mszy świętej w kościele akademickim świętej Anny. Do prokuratury rejonowej wpłynęło 5 zawiadomień w tej sprawie. Poseł Stanisław Pięta, który jest autorem jednego z nich, mówi, że nagranie z zajścia pozwala zakładać, że była to prowokacja. Tego, co mogliśmy zobaczyć w internecie, to całe to przedsięwzięcie było dokładnie przygotowane, wyreżyserowane. Była tam obecna ekipa wyposażona w profesjonalny sprzęt, więc nie... A ja nie lubię tego, nie lubię tego dziadostwa, nie lubię, bo to widać, że to jest wyreżyserowane. Nie lubię dziadów, nie lubię dziadostwa. Za żadne pieniądze. No, to są rzeczy, które w państwie, które troszczy się o pokój religijny, o wolność religijną, niedopuszczalne. Księża biskupi apelują, by w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski podjęte zostały działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Zwracają się również do parlamentarzystów i rządzących, aby uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców, dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Parlament węgierski zatwierdził zainicjowane przez rząd referendum w sprawie obowiązkowych kwot przyjmowania migrantów. Koalicję rządzącą wsparł w tej sprawie skrajnie prawicowy Jobbik. Posłowie węgierskiej partii socjalistycznej i partii Polityka może być inna nie wzięli udziału w głosowaniu, zaś 5 posłów niezależnych sprzeciwiło się referendum. Pytanie w referendum będzie brzmiało, czy chce pani, pan
Aby Unia Europejska mogła zarządzać również bez zgody parlamentu, obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy. Zgodnie z decyzją parlamentu na przeprowadzenie referendum można przeznaczyć najwyżej 69 milionów złotych. Rząd argumentował potrzebę rozpisania referendum tym, że nie można Węgrom odbierać prawa do podjęcia takiej decyzji. Konkretny termin referendum nie jest jeszcze znany. Portal Index zwrócił uwagę, że wynik referendum nie będzie miał wpływu na relokację 120 tysięcy uchodźców przegłosowaną we wrześniu przez ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Na Węgry miałyby trafić 1294 osoby z tej liczby. To były wiadomości w Radiu Maryja. Także widzicie Państwo, Radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Lunch, Strum Extra. ...i rodziców wraz z naszym gościem, księdzem doktorem habilitowanym, Gość. Władem Jaworskim, psychologiem, podejmiemy temat...